Ja osobiście też jestem dumna z tego, że jako osoba młoda nie wstydzę się pisać i o tradycjach, i o zwyczajach, i o kulturze kaszubskiej. Znaczy z tymi zwyczajami to jest tak, że te, które zdawać by się mogło, że zanikają, to mam wrażenie, że one nie zanikają. Więc nie był to najkorzystniejszy sezon dla branży turystycznej, że dużo też się narzekają twórcy ludowi, że nie ma na przykład dla nich ulg. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Studio Info. Naszym gościem jest pani Patrycja Wejcher-Maliszewska, autorka książki Ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie Kaszub, a także specjalistka z branży turystycznej. Bardzo serdecznie Panią witamy, pani Patrycja. Dzień dobry. Pani Patrycjo, pierwsze moje pytanie, bardzo prozaiczne. Skąd się wziął pomysł na napisanie tej książki? Powody, dla których ta książka powstała, tak naprawdę są dwa. Pierwszy taki powód, no, może na początku wyjaśnię, że ta książka tak naprawdę powstała na podwalinach mojej pracy magisterskiej. No i tak się zaczęło. Napisałam tą pracę magisterską i profesor czy promotor tej pracy zasugerował, że można by ją wydać w formie książki. No i od tego tak na dobrą sprawę wszystko się zaczęło. No ja sama pewnie nigdy w życiu bym nie pomyślała, żeby wydać cokolwiek w formie książki, więc za co jestem też temu profesorowi bardzo wdzięczna. Także to jest taki pierwszy i główny powód, a drugi to myślę, że warto mówić o Kaszubach, warto o nich pisać, bo jest to naprawdę niezwykły region, wyjątkowy. Myślę, że ta publikacja, choć niewielka, na pewno też się przyczynia do tego, że jednak no, mówi się o Kaszubach, mówi się o tradycjach, czy no, generalnie gdzieś tam promuje się nasz region. Promuje się nasz region, tak. Ja osobiście też jestem dumna z tego, że jako osoba młoda nie wstydzę się pisać i o tradycjach, i o zwyczajach, i o kulturze kaszubskiej. Także no, jestem z tego dumna, a też z drugiej strony dla mnie to też jest takie piękne, że jednak mogę w pewien sposób pokazać, że ta kultura kaszubska może być atrakcyjna i też prestiżowa. Czyli możemy domniemywać, że to nie jest Pani ostatnie słowo, jeśli chodzi o publikację. Zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Pani Patrycjo, w tej publikacji dużo uwagi Pani poświęca takim aspektom jak wierzenia, zwyczaje, na przykład pustej nocy. Jak Pani sądzi, czy te zwyczaje, one przetrwały w tym naszym regionie do chwili obecnej? Ja może na początek wyjaśnię, czym w ogóle jest niematerialne dziedzictwo kultury, bo tak z doświadczenia wiem, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście. I rzeczywiście tak jest, bo my, to znaczy my, społeczeństwo, prawo czy samorządy, państwo, zazwyczaj chronimy to, co namacalne, takie ślady naszych przodków, czyli zabytki, chronimy muzea, czy jakieś albumy fotograficzne. To wszystko chronimy, to też podlega opiece konserwatorskiej. To, co możemy dotknąć. Tak, czyż licznym właśnie licznym przepisom prawnym, to chronimy. A to, co ulotne, to, co tak naprawdę też no jest takie, można powiedzieć, coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie, co jest praktyki, wierzenia właśnie, czy jakieś sposoby wykonywania rzemieślnicze, pewnych też, czy haftowanie, tak jak na Kaszubach. Także no to jest wszystko to rytuały, czy właśnie też, także to jest to, co tak naprawdę my nie dostrzegamy, a jednak to warto trzeba chronić. Warto chronić, warto też o tym mówić i warto mieć to, warto tak naprawdę gdzieś tam też zachować i kultywować. Zachować i kultywować, tak. Jeśli nas oglądasz, to znaczy, że rozmowa Ciebie zainteresowała, co nas bardzo cieszy. Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych programach, zasubskrybuj kanał na YouTubie. Możesz nas też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy najciekawsze wycinki rozmów. I wracając do mojego pytania, czy te właśnie zwyczaje, one jednak trwają, czy przechodzą do lamusa? Trwają. Na Kaszubach mamy mnóstwo zwyczajów, które no niczym sztafeta przechodzą z pokolenia na pokolenie. Także no też na zasadzie... A czy mogłaby Pani podać przykłady? Tak, przekazu międzypokoleniowego. I jest takie, no co prawda takich przykładów można by dużo podać, ale też podejrzewam, że do tego potrzeba by badań i terenowych, takich pogłębionych badań też prowadzonych przez socjologów. Ale już na tą chwilę można powiedzieć śmiało, że na przykład sztuka haftu kaszubskiego jest kultywowana już od lat tak naprawdę i można też powiedzieć, że przeżywa obecnie swój renesans. Też kilka tygodni temu wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury.
Także to już jest takie duże wyróżnienie. Duże z tego powodu, że już taki wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury otwiera nam drzwi do tego, żeby wnioskować na światową listę. Światową listę niematerialnego dziedzictwa kultury. A no taka lista to jest nie tylko już mapa tak naprawdę różnorodności kulturowej, ale też swego rodzaju, no nie ukrywajmy, przewodnik turystyczny, więc to też w pewien sposób gdzieś tam zachęca, żeby odwiedzić nasz region, odwiedzić Kaszuby. No i na pewno znalezienie się na takiej liście to jest też prestiż. To jest też zdecydowanie prestiż. No co prawda Haft Kaszubski już w 2015 roku znalazł się właśnie na tej liście, z tym, że był to Haft Kaszubski Szkoły Żukowskiej, a w tym momencie mamy wszystkie szkoły, czyli takie szkoły, które są obecne no, tutaj w częściach Pomorza. I to mamy szkołę borowiacką, tucholską, szkołę gdańską, szkołę słupską, wejherowską, haft czepcowy, także no, jest tego sporo. Też zachowana tradycyjna symbolika siedem kolorów, czy tak jak tutaj w przypadku na przykład haftu Wdzyckiego, który też jest wyjątkowy, bo ma blisko 20 kolorów. Rozumiem. Z Kaszubami wiążą się też konkretne profesje, prawda? O których pani też pisze w swojej publikacji. Przykładem może być garncarstwo, plecionkarstwo, czy nawet zielarstwo. Czy pani zdaniem te profesje no, przechodzą jednak do lamusa, odchodzą w zapomnienie? Czy podobnie jak tutaj te zwyczaje przeżywają ten renesans? Znaczy z tymi zwyczajami to jest tak, że te, które zdawać by się mogło, że zanikają, to mam wrażenie, że one nie zanikają. Plecionkarstwo, zielarstwo czy garncarstwo to są takie profesje, które no, nawet jeżeli zdawać by się mogło, że one zanikają, to tutaj mam wrażenie, że wkraczają właśnie samorządy, ośrodki kultury, stowarzyszenia i to są wszystko, czy nawet muzea. I to są takie działania, które oni podejmują na rzecz właśnie promowania, inspirowania. I no, może niekoniecznie ochrony, bo jednak ta ochrona musi zdecydowanie wynikać gdzieś tam z przekazu międzypokoleniowego, także to nie, ale no, to są zdecydowanie instytucje, które działają na rzecz poszanowania tych zwyczajów i tych tradycji, tworzą też różnego rodzaju inicjatywy. To są takie inicjatywy jak warsztaty, szkolenia czy różnego rodzaju programy, spotkania z twórcami ludowymi i to tak naprawdę to są działania, które no, przyczyniają się do tego, że o tych zwyczajach się nie zapomina, że można wrócić do tych korzeni. Też nie ukrywajmy, że każdy zwyczaj, każdy przejaw duchowego dziedzictwa kultury wraz z szybko zmieniającym się światem ewoluuje. I zupełnie inaczej może to wyglądać, tak jak było 10 lat temu, 20 lat temu, a zupełnie inaczej teraz. Także to też jest taka ważna jednak w tym kontekście informacja. Co dalej mogę powiedzieć na przykład o pokłonie feretronów. Są już podjęte działania w tym roku, żeby wpisać pokłon feretronów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. I to jest pokłon feretronów, jest takim, no można powiedzieć, niezwykłym właśnie przejawem niematerialnego dziedzictwa kultury, ale też kontrowersyjnym, bo wzbudza kontrowersje też, ale jest niezwykłe. Pewnie szczególnie wśród osób, które nie znają tego zwyczaju. Które nie znają, tak, ale trzeba to powiedzieć głośno, że jest to jednak taki zwyczaj, który jest wyjątkowy, bo tylko i wyłącznie na Kaszubach, nie ma go w innych częściach Polski, także jest to tylko u nas, towarzyszy przeróżnym odpustom i pielgrzymkom, czy to właśnie pielgrzymce z Kościerzyny, która już od 350 lat blisko się odbywa z Kościerzyny do Wejherowa. I te pielgrzymki to też jest przejaw tak naprawdę dziedzictwa kultury, no bo odbywa się już od tylu lat tak naprawdę od pokoleń. Towarzyszy też odpustom na różnego rodzaju, w różnych sanktuariach, czy to w sanktuarium we Wielu, czy w sanktuarium w Wejherowie, czy Sianowie, czy właśnie Kościerskich. Także no, to jest taniec feretronów, zdecydowanie też tutaj są podjęte takie działania, żeby umieścić to na krajowej liście krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kultury. Pani Patrycjo, chciałbym teraz tak płynnie przejść do tematu, który wiąże się z tym wszystkim, co pani mówi. Mianowicie, pewnie bardzo nie powiem, że Kaszuby to jest bardzo atrakcyjny region dla turystów. Ze względu na to, że pani wiele lat pracowała w branży turystycznej, to proszę powiedzieć, czy tych turystów do naszego regionu przyciągają właśnie te walory kulturowe, czy raczej to jest krajobraz,
czy może nawet wydarzenia kulturalne? Ja myślę, że Kaszuby to jest na tyle niezwykły region, że jest dużo czynników, które powodują, że faktycznie ten turysta na urlop wybiera właśnie Kaszuby. I przede wszystkim tutaj walory przyrodnicze, to myślę, że w dużej mierze, no bo jednak mamy krajobraz wyjątkowy. To jest krajobraz, który no, napawa zachwytem i też no, cieszy oko, nie ukrywajmy, bo mamy i niezliczone jeziora tutaj, i mnóstwo lasów, i też spokojnie meandrujące rzeki. Mamy też pagórki, wzgórza, także pola liczne, więc to tak naprawdę zdecydowanie przyciąga turystę, ale też z drugiej strony jest to, przyczynia się do turystyki aktywnej, bo jednak no, taki krajobraz powoduje, że możemy korzystać i to z Nordic Walking, i wychodzić na spacery, i turystykę właśnie wodną uprawiać, czy to żeglowanie, czy kajaki. Wyjść też na rowery możemy, także tutaj też mamy niezliczone szlaki rowerowe, cały czas też powstają nowe na Kaszubach, więc no, ten krajobraz to zdecydowanie jest coś, co przyciąga i nie tylko latem, bo przecież też jesienią można wybrać się na grzyby albo na wędkowanie, to też nawet zimą, także zdecydowanie ten krajobraz jest atrakcyjny przez cały rok. Dalej zabytki i muzea, to też myślę, że z pewnością taki pasjonata historii czy tutaj właśnie zabytków, no to na pewno znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj jednak no, mnóstwo tych dobrodziejstw, że no, zdecydowanie może nie tylko te zabytki i jakieś miejsca pamięci historycznej, ale też atrakcje turystyczne. Ja na przykład mieszkam w Kościerzynie, więc ta Kościerzyna jest mi tak, bym powiedziała, bliska. W związku z tym też w samej Kościerzynie ile mamy atrakcji. Mamy dwa sanktuaria, co jest no, niesamowite, bo to jest, Kościerzyna jest jedynym miastem w Europie, która ma aż dwa sanktuaria w jednym mieście. Także te sanktuaria też przyciągają wiele osób, wiele turystów. Mamy też Muzeum Akordeonu, które jest jedyne takie w Polsce. Mamy Muzeum Ziemi Kościerskiej, Muzeum Starych Amerykańskich Samochodów. Także naprawdę jest w czym wybierać, czy nawet szlak Stolemów. To też znowuż wiąże się właśnie z tym trochę niematerialnym dziedzictwem kultury, bo możemy przecież przejść sobie przez Kościerzynę, zobaczyć Stolemy, przypomnieć sobie te legendy o nich, czy nawet opowiedzieć nowe. Także jest co robić. A wydarzenia kulturalne to też jak najbardziej, myślę, że przyciąga zdecydowanie. Tym bardziej, że turyści już teraz trochę też zmienia, mam wrażenie, że zmienia się już ich trochę taka potrzeba, że to już nie są takie wyjazdy, żeby tylko coś zobaczyć i gdzieś coś zwiedzić, ale też żeby właśnie poznać, doznać jakichś emocji i wrażeń. I te wydarzenia kulturalne zdecydowanie się do tego. A tutaj na dużo takich wydarzeń, bo przecież mamy i truskawkowranie na Złotej Górze, i mamy targi książki kaszubskiej i pomorskiej w Kościerzynie, i mamy Światowy Zjazd Kaszubów, to też przyciąga, bo przecież tam możemy zaprezentować my Kaszubi to, co u nas najlepsze. Mamy Jarmark Wizycki, który też zdecydowanie przyciąga rzesze osób, nie tylko tutaj naszych miejscowych, ale też osób z całej Polski, czy nawet z zagranicy. Festiwal Żurawiny, który niedawno się odbywał w Dobrogoszczu. Co mamy dalej? No jest mnóstwo tak naprawdę, mnóstwo wydarzeń. Tak, albo mistrzostwa wybierać. Nawet Polski w zażywaniu tabaki. To też takie wydarzenie, które przyciąga. Samo zażywanie tabaki, no to znowuż taki zwyczaj, który jest tylko charakterystyczny u nas na Kaszubach. Pani Patrycjo, sezon powoli dobiega końca. Jak Pani uważa, jaki on był dla przedstawicieli działających w tej właśnie branży? Więc nie był to najkorzystniejszy sezon dla branży turystycznej. Też na ten temat jest mnóstwo gdzieś tam i czasopism, i artykułów, gdzie właśnie no, przedstawiciele branży turystycznej, szczególnie właściciele bazy noclegowej i restauracji, no, narzekają. Myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że zmieniły się preferencje turystów i to nie tylko co do destynacji, wyboru miejsca, że już może gdzieś tam bardziej za granicę, ale też przede wszystkim długość pobytów, bo to już nie są takie pobyty jak dawniej, właśnie dwutygodniowe czy tygodniowe, to już są takie krótsze pobyty, dwu-, trzydniowe, weekendowe. Właściciele też branży,
podmiotów z branży turystycznej borykają się z szeregiem problemów. Można tutaj powiedzieć i o wysokich kosztach energii, gazu czy paliwa, wyższe koszty zatrudnienia pracownika. Można też powiedzieć o tym, że mamy zmiany liczne w prawie, nad którymi też trzeba nadążyć. Czy sytuacja ogólnie w kraju, gospodarcza, tak, w kraju, czy też za granicą, no co prawda tutaj województwo pomorskie nie graniczy aż tak bardzo z Ukrainą, ale no jednak ta sytuacja na pewno się w dużej mierze odbija właśnie też na turystyce. I to też potwierdzają badania. Takie było badanie też przeprowadzone drugi okres od października do marca, od października 2022 roku do marca 2020, marca, od października 2022 roku do marca 2023, gdzie właśnie te problemy zostały do marca 2023, gdzie właśnie te problemy zostały ujęte i też no, były to badania, które były prowadzone właśnie poprzez ankietę bezpośrednio u właścicieli. Czyli wypowiedzieli się przedstawiciele branży. Wypowiedzieli się przedstawiciele branży, więc na pewno są to rzetelne badania. Można też gdzieś tam sobie to wygooglować, sprawdzić. Także to myślę, że to są takie problemy. Ale też można usłyszeć to, ja na przykład z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dużo też się narzekają twórcy ludowi, że nie ma na przykład dla nich ulg, czy właśnie ulg podatkowych, czy artystów. Jakichś preferencyjnych przepisów, które by ułatwiły działalność tym osobom. Pani Patrycjo, żeby nie zakończyć naszego spotkania pesymistycznie, proszę powiedzieć, czy w pełni wykorzystujemy potencjał naszego regionu i jaka jest recepta, żeby tych turystów było po prostu więcej? Myślę, że na Kaszubach najpiękniejszy mamy krajobraz. Krajobraz, przyrodę, wszystkie walory tak naprawdę przyrodnicze i to jest najważniejsze, żebyśmy jednak dbali o tą przyrodę, dbali o ochronę środowiska, żeby turysta, który do nas przyjedzie teraz i przyjedzie za rok czy dwa, żeby cały czas mógł napawać się po prostu tym przepięknym krajobrazem, żebyśmy mieli czyste jeziora, czy też właśnie różnorodność tych ryb w jeziorze, bo to też jest ważne choćby w kontekście kuchni kaszubskiej, która bazuje właśnie na szeregu ryb, tak, licznych. Więc tutaj myślę, że ta ochrona środowiska zdecydowanie, no podejrzewam, że to pewnie specjaliści są od tego, ale no my wszyscy powinniśmy o to dbać, żeby jednak no nasze krajobrazy, wszystkie niezliczone jeziora, lasy, żeby to wszystko zostało po prostu no takie piękne, jak jest teraz. A druga taka sprawa to myślę, że właśnie te wydarzenia kulturalne. Wydarzenia kulturalne, gdzie właśnie Kaszubi czy Kaszubki mogą zaprezentować swoją kaszubską tożsamość, czyli wszystko to, co u nas na Kaszubach najlepsze. Wydaje mi się, że takie wydarzenia zdecydowanie też przyciągają osoby, szczególnie osoby niezwiązane z naszym regionem, z różnych części Polski, a nawet z zagranicy. To są wydarzenia, na których my, Kaszubi, możemy pokazać haft kaszubski, możemy zażyć tabaki, możemy też porozmawiać po kaszubsku, bo język kaszubski też jest niesamowity. I tak samo niesamowite jest to, że mamy własny hymn, własne kaszubskie nuty, własną flagę. Także tutaj to jest coś, co zdecydowanie może też nie tylko pokazać nasz region jako niezwykle atrakcyjny, ale też właśnie przyciągnąć tych turystów, a też w drugą stronę właśnie pozwoli nie zapomnieć o tych naszych zwyczajach, tradycjach i o nas samych tak naprawdę, o naszych korzeniach kaszubskich. Co jeszcze może być taką receptą, to myślę, że to może infrastruktura. Bo to jest jednak, dużo się o tym mówi. I rzeczywiście ta infrastruktura jest takim czynnikiem, który gdzieś tam może powodować, że jednak faktycznie ktoś się decyduje na to, żeby odwiedzić nasz region. I tutaj mam na myśli właśnie czy komunikację publiczną, czy drogi asfaltowe, ale też w drugą stronę właśnie takie wypożyczalnie sprzętu, czy przystanie kajakowe. Czy no właśnie w tym kontekście, żeby jednak też ta infrastruktura była taka przyjazna osobom, które przyjeżdżają poznać nasze Kaszuby. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studio. Naszym gościem była Patrycja Wejcher-Maliszewska. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie programu. Został on sfinansowany ze środków Fundacji Info. Możecie nas wspierać w serwisie patronite.pl lub w serwisie zrzutka.pl. Linki znajdziecie w opisie.
Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować więcej tego typu materiałów. Liczymy także na Wasze sugestie i uwagi, które możecie przesyłać do nas za pomocą mediów społecznościowych. Program można oglądać na YouTubie, w portalu Kościerski Info, a także w aplikacji Kościerski Info, do której pobrania gorąco zachęcamy.